28 maja w Szkole Podstawowej w Pierścu miała miejsce 16. edycja powiatowego gwarowego konkursu recytatorskiego Tu są moi korzenie. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa imienia Zofii Kosak w Pierścu oraz Stowarzyszenie Nasz Pierściec. Konkurs organizujemy od 2008 roku, a od 9. edycji tego konkursu od roku 2016 wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasz Pierściec. Adresujemy nasz konkurs dla recytatorów szkół powiatu cieszyńskiego, gminy Jasienica. Także zapraszamy szkoły z polskim językiem nauczania na Zaolziu, a od kilku lat także wychowanków przedszkola. Co jest celem konkursu? Przede wszystkim popularyzacja gwary Śląska Cieszyńskiego, języka naszych praojców. Chcemy ten język ocalić od zapomnienia. Chcemy promować teksty prozatorskie i poetyckie autorów regionalnych i twórczość własną młodych ludzi, a także ich rodziców i dziadków. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W zależności od edycji mieliśmy mniej więcej od 30 do 90 uczestników. Przez lata za ten konkurs odpowiedzialne było grono osób. Konkurs powstał z mojej inicjatywy, ale bez pomocy koleżanek Justyny Wacławczyk, Uli Barańskiej, Joasi Radwan-Kmiecik, wcześniej jeszcze Basi Michniok i wielu, wielu innych pracowników naszej szkoły, no konkurs nie mógłby funkcjonować. Przez lata też zgromadziliśmy wielu jurorów. Jeśli jeszcze mogę, to parę słów o nich. Zasiadali w gronie jurorów, między innymi poetka pani Urszula Korzonek, pani Lidia Lankocz, pani dyrektor Stefania Kewerz, Urszula Barańska, Diana Pieczonka-Giec, świętej pamięci Jan Chmiel, Leszek Richter, Józef Niesyt, Juliusz Wątroba, Grzegorz Studnicki i inni. Dzisiaj to będzie wyglądało tak, że o 9:00 powitamy uroczyście uczestników konkursu. Oczywiście będziemy też gościć tutaj ważne osobistości, więc oni także otworzą nasz konkurs. I zmagania zaczynamy o 9:15, zaczynają przedszkola swoje recytacje, później uczniowie klas 1-3, a następnie odbędą się scenki rodzajowe. Po półgodzinnej przerwie nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. Po przerwie na scenę wejdą uczniowie klas 4-6, a po nich uczniowie od klas do 7 do 8. Następnie po obradach jury i też krótkiej przerwie nastąpi podsumowanie, wręczenie wyników, słowo jury także do uczestników, wspólne zdjęcie i będziemy sobie życzyć później spotkania za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.